Strach zazwyczaj kojarzony jest z czymś, co paraliżuje, odbiera siły, a czasem popycha do czynów nieracjonalnych, a nawet strasznych. Ja jednak paradoksalnie najbardziej boję się przestać się bać, bo strach opanowany, oswojony, chroni, wyznacza granice, a odpowiednio dawkowany potrafi mobilizować i wyzwalać twórczy potencjał. To tak jak w górach. Wspinacz, który przestał się bać, już podpisał in blanco zaproszenie na swój pogrzeb. Jest tylko kwestią czasu, kiedy spadnie, bo że to się stanie, jest pewne. Ja chcę żyć, zdobyć bezpiecznie jeszcze wiele szczytów i z nich zejść. Dlatego boję się przestać się bać.